Hej! Hej! Witam was wszystkich strasznie serdecznie. Wiem, że niektórych razi ten wyraz strasznie, ale użyłem go nie bez powodu. Z tyłu jak zwykle kreskówki. Dlaczego kreskówki? Bo pozytywnie nastrajają do życia i od razu taki materiał się chyba ciekawiej i przyjemniej ogląda. A dzisiaj będę mówił o fajnych rzeczach. Tak mi się wydaje. Słuchajcie. Ja mam 30 lat i mam wrażenie, mam trochę ponad 30 lat, jeżeli zajrzycie na mój kanał, to będziecie wiedzieli ile dokładnie. I mam wrażenie, że mam w sobie więcej dystansu i więcej luzu niż cała masa młodych ludzi, którzy oglądając moje filmy za wszelką cenę próbują poprawić moją wymowę. To jest jeszcze żaden problem oczywiście i bardzo dobrze, że ktoś chce poprawić moją wymowę, ale na przykład mówią mi tak: Rok, nie powinieneś umieszczać filmów ze swoim dzieckiem. Musisz się zabezpieczać, to jest niebezpieczne, twój syn będzie miał z tego powodu problemy. Ludzie, słuchajcie, teraz strasznie śmiesznie opowiadam. Jest tak, na świecie dookoła, w mediach, w gazetach, w telewizji, pełno i cały czas funkcjonuje ten model, że zła wiadomość to jest dobra wiadomość. Już kiedyś o tym mówiłem. Jest tyle takich mrocznych, nieprzyjemnych informacji. To nas tak trochę, jesteśmy napastowani przez te rzeczy nieprzyjemne. A YouTube jest takim miejscem, gdzie człowiek powinien mieć możliwość pokazania swojej radości, pokazania swojego szczęścia, pokazania tego, co sprawia, że jego dzień jest lepszy. Dlatego daję od czasu do czasu, nie wszystkie, filmy z moim synem, bo on jest źródłem nieustającej radości w moim życiu. Dlaczego ja robię filmy z grami? Bo one też są dla mnie źródłem radości. Dlaczego ja, dorosły facet, tak się wygłupiam z rojem, grając w Borderlands? Bo się świetnie bawię, bo nie zapomniałem, jak to jest, kiedy człowiek może się cieszyć błahymi, prostymi rzeczami. Tak. I właśnie, moja tuba, której ostatnio nie puszczam, bo nie miałem nastroju. I pomyślałem sobie, dzisiaj tak sobie pomyślałem, wiem czemu tak jest. Mój syn znowu pojechał do dziadków, i nagle okazało się, że ja straciłem inspirację. Troszeczkę straciłem inspirację. Nie ma w tym nic złego, ponieważ to on jest źródłem tych moich inspiracji, tego szaleństwa, to jego ganianie, to, że ja od czasu do czasu muszę się oderwać od swoich rzeczy, od swoich spraw, od swojej pracy i zerknąć na niego. To on mnie zmusza do tego, że ja siedzę i bawię się klockami. I potem sobie pomyślałem, kurczę, dorosły facet jesteś. Dużo młodych ludzi zwraca mi na to uwagę, dużo poważnych młodych ludzi mi zwraca na to uwagę, że może ja powinienem się zająć czymś super poważnym. Otóż nie. Wiecie, ja mam siostrzeńca, który jest młodszy ode mnie o 11 lat. Strasznie pozdrawiam cię, Adam. To jest Adam, wielki facet Adam. Teraz jest wielki, większy ode mnie dużo. Wyjechał do Australii. Podrzucę mu linka do tego materiału. I to jest tak, jak ja byłem w wieku powiedzmy 20 lat, to jest taki wiek, kiedy młody człowiek, no to jest jeszcze młody człowiek, to nie jest jeszcze dorosła osoba, zaczyna wkraczać w to dorosłe życie i odkłada na bok te rzeczy zabawne, takie dziecinne trochę może, i zaczyna sięgać po takie rzeczy poważniejsze. Być może, tak mi się wydaje. I pamiętam, że ja wtedy z moim 10-letnim siostrzeńcem, troszkę 9-10-letnim siostrzeńcem, spędzałem bardzo dużo czasu. Od czasu do czasu on tu przyjeżdżał do mnie do Wrocławia nawet. Siadaliśmy przed telewizorem i oglądaliśmy Cartoon Network. On odświeżał jakby konieczność spędzania z nim czasu, która była dla mnie bardzo przyjemna, sprawiała, że on odświeżał te wspomnienia z dzieciństwa, te rzeczy, które mnie radowały, które sprawiały mi przyjemność, nagle zaczęły wracać do 20-letniego faceta. I pamiętam, żeśmy spędzali masę czasu chodząc do kina na przedziwne, głupawe filmy, przy których ja, 20-letni facet z 9-letnim siostrzeńcem, śmialiśmy się jak dzieci, obaj jak dzieci. Potem jechaliśmy gdzieś razem na wakacje, już z moją żoną, wtedy jeszcze z dziewczyną, i czytaliśmy komiksy. Ja wtedy, w wieku tych 20 paru lat, poznałem Dragon Balla, bo on to czytał. I też zacząłem czytać i też mnie zaczęło to bawić. Ja mam chyba, gdybym miał oceniać siebie przez pryzmat tego, kim jestem, znaczy, przez pryzmat tego, kim jestem i co spowodowało, że jestem, jaki jestem, to bym powiedział, że na ważnych etapach w moim życiu ja cały czas miałem kontakt z kimś młodszym, kto przywracał mi taką... przypominał mi, co jest naprawdę radosne, zabawne i fantastyczne w byciu młodym człowiekiem. Dlaczego o tym mówię? No i teraz mam oczywiście mojego syna, który też mi przypomina o kreskówkach, który przypomina mi o klockach. Dlaczego o tym mówię? Mam wrażenie, że wiele młodych osób,
które stanowią nie większość moich widzów, ale bardzo dużą grupę, czasami zapomina o tym, że jest trochę czasu, że ten wiek jest czasem radości i takim czasem wyluzowania się, odpuszczenia, nie napinania się przy każdej YouTube'owej dramie. Ostatnio my w ogóle nie wiem, czy to jest polskie, czy to jest w ogóle takie, że ktoś popełni jakiś błąd na YouTubie i od razu jakiś wielki dramat wokół się tego tworzy. Nikt nie powie, dobra, dajcie sobie spokój, przestańcie o tym gadać. YouTube jest fajnym miejscem, gdzie można opowiadać o zabawnych i śmiesznych rzeczach. Tak. I w związku z tym przechodzę do rzeczy, trochę mieszam, ale nie szkodzi, dzisiaj mam taki fajny dzień. Postanowiłem, ja nie jestem człowiekiem, który jakoś strasznie obchodzi jubileusze. Ostatnio wybiło mi 25 tysięcy widzów i tak sobie myślałem, co by tu zrobić? Ja jakoś nie jestem chętny, żeby tego świętować, bo to jest takie trochę... Ja wiem, że dużo osób to robi i na pewno robią to z czystym sercem i z radością i chcą podziękować swoim widzom, ale mi się to takie... Czasami ja mam wrażenie, jak ja to robię, że to jest takie aroganckie. Okej, teraz mam 25 tysięcy widzów, teraz jestem naprawdę wielkim gościem. Wiem, że to nie tak, ja tak czasami się bronię przed tymi rzeczami. No ale uznałem, że kurczę, jakby zrobić... Jako, że ja nie lubię świętować czegoś, co może być poczytane za mój sukces, ale za to strasznie lubię angażować swoich widzów w jakąś taką działalność, żebyśmy mogli coś razem zrobić. I doszedłem do wniosku, że na te 25 tysięcy widzów, które już mi stuknęło tamte parę dni temu, zrobię film jednominutowy, w którym umieszczę zdjęcia moich widzów, uśmiechniętych moich widzów. I taki apel o to do was. Podam wam moją stronę na Facebooku, wrzucajcie tam swoje zdjęcia, swoje uśmiechnięte zdjęcia, a ja z nich potem złożę 60-sekundowy film i wrzucę go na YouTube'a. I jak będę wybierał? Nie powiem, na pewno nie losowe, bo to jest zakazane i mogę za to pójść do więzienia, ale wybiorę jakoś 60 zdjęć spośród tych, które zostaną mi nadesłane. Wierzę, że będzie ich więcej. A więc poproszę o zdjęcia, wasze uśmiechnięte zdjęcia i z nich złożę film. Jeżeli tych zdjęć będzie dużo więcej niż 60, to być może za jakiś czas złożę z tego kolejny film. Cóż zatem, zapraszam was do zabawy, życzę wam miłego dnia, trzymajcie się, pozdrawiam was serdecznie, pa pa!